skarży ta spółka miano złomiarzy. W mieście się śmieje, społeczeństwo się śmieje, że to są złomiarze, którzy przyszli i likwidują resztę, wszystko to po tamtych, co tamci nie zdążyli zniszczyć. To jest budynek magazynu, byłego magazynu, który jeszcze kilka miesięcy temu był w stanie używalności. Natomiast w dniu dzisiejszym widzicie Państwo, w jakim jest stanie. Są zdewastowane wnętrza tych pomieszczeń, są wyrwane bramy, są wyrwane drzwi przesuwne, wartości dość znacznej, a sprzedane za złom, prawdopodobnie za grosze, za niewielkie pieniądze. Jest za nami budynek sztabowy, budynek wartowni i budynek biurowy, który w tej chwili wnętrze przypominają pobojowisko, pogorzelowisko. No, w tej chwili nawet nie jesteśmy tam prawdopodobnie w stanie wejść, bo budynek nie nadaje się nawet do zwiedzania. Ale pokazać, oczywiście pokażemy i zobaczymy, jak daleko posunięta została dewastacja. Tutaj chcemy zrobić na tym terenie park rekreacyjno-wypoczynkowy. Bardzo dużo pomysłów jest. No po prostu jest biuro projektowe, które tu przyjechało, projektanci powiedzieli, że tutaj no, na skalę europejską może powstać obiekty muzealne i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe. Co? Myśmy się cieszyli, że to naprawdę przyniesie splendor temu lotnisku, bo w końcu trzeci raz nie spotka go to, co go spotkało dwa razy. Nie zostanie po raz trzeci rozkazane. A w tej chwili obawiamy się, że jest to chyba przygotowywane, proszę Państwa. Tu możemy stworzyć park edukacyjny, pokazać ludziom militaria, pokazać dzieciom, jak funkcjonowało wojsko, jak funkcjonowało lotnictwo, zrobić dla nich ścieżki dydaktyczne, nie tylko jako militarne, ale i leśne, pokazać, jakie stworzenia tu żyją wokół, jakie ptactwo, co tu się dzieje, jak tu się działo i co tu się będzie działo. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie zachowamy, nie wywalczymy, to, co tutaj w tej chwili i za chwilę będziecie widzieli, bo ja was oprowadzę po tym, to zniknie. To już znika nam na oczach. My 3 miesiące temu ja zrobiłem tu wizję tego obiektu. Były jeszcze budynki całe, nieograbione. W tej chwili po 3 miesiącach zobaczycie, część już jest 40% wartości. Jest to już prawie ruina. Jeżeli teraz, w tej chwili, od dnia dzisiejszego, nic się nie zacznie zmieniać na pozytyw, to my za 2-3 miesiące nie zobaczymy to nic. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraźnie zaznaczyło, na jakie cele. Na działalność lotniskową ma być przeznaczona ta substancja, którą otrzymaliśmy. Jest źle, że prywata wygrywa w wielu miejscach. Jest bardzo źle. Ten projekt, o którym mówimy, o parku militarnym, on jest bardzo słuszny. On mnie się podoba, bo nam jest potrzebna pamięć o przeszłości i ten aspekt wychowania młodzieży również jest potrzebny. Natomiast nie mogą sobie te dwa projekty przeszkadzać nawzajem. A na dzień dzisiejszy mam takie wrażenie, że ja bardzo doceniam determinację władz aeroklubu, że chcą ten projekt zrealizować. Natomiast ja się dopominam o możliwość zrealizowania tego projektu zasadniczego, który został zaplanowany dużo wcześniej i wszyscy sobie życzymy, by był zrobiony, by sobie nawzajem nie przeszkadzać. A na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że nie potrafimy poszanować własnych racji i własnych argumentów. My jako Don Quixote walczymy już o to lotnisko od samego początku. Od 10 lat, gdy ono, od 11 w tej chwili, gdy już powstała pierwsza spółka. Widzieliśmy tam dążenia tej spółki. Udało się nam raz już nawet zlikwidować te władze idące, prowadzące spółkę w złym kierunku. Spółkę zarządzaliśmy my. To jest wskaźnik tamtych lat 2001-2002, gdzie wszystko szło pozytywnie do przodu i wskaźniki wskazywały, jak to się mówi, dochody spółki. Ale na skutek zmian politycznych natychmiast zostałem zdjęty ze stanowiska dnia następnego i po raz pierwszy spółkę doprowadzono do likwidacji, czyli rozgrabiono ją w białych rękawiczkach. Nie rozpatruje się w ogóle inicjatywy społecznej. Arogancko się to pomija, dając nam do zrozumienia, że jesteśmy niczym. My, obywatele tego kraju, jesteśmy niczym. Ważne są spółki, ważne są układy.
i nie wiadomo, co będzie dalej po wybudowaniu tego lotniska z tymi terenami, gdzie, które, którym zawiaduje na zewnątrz komitet pod nazwą Natura 2000. Reanimowano trupa, włożono dużo pieniędzy, wykorzystano wszystkie udziały udziałowców, przejęto bezprawnie, udziały miasta zostały przekazane, marszałek też przekazał bezprawnie udziały dla nowo powstałej spółki. Jeździłem do marszałka, rozmawiałem z panem zastępcą, z panem Adamem Żylińskim, więc powiedział, że ma wyjście salomonowe. Tym wyjściem salomonowym była ostatnia spółka pana Richtera, która to lotnisko przejęła. Żadne argumenty nie docierały. Dostali za darmo wszelkie większościowe akcje. No i co się okazało? Znów rozgrabiono to w białych rękawiczkach i po raz drugi nikt za to nie odpowiada. Ale ja jestem po prostu w szoku, że tak się traktuje nas, obywateli. My chcieliśmy naprawdę w zgodzie porozmawiać, czy uda nam się wspólnie, czy się nie uda, czy możemy cokolwiek zrobić w tym kierunku. Są świetne pomysły, świetny projekt, świetny plan. Mając już doświadczenie dwukrotnego niepowodzenia tego lotniska, ale jednak nam bardzo zależy jako miejscowym, żeby to było, to lotnisko egzystowało, działało, wystąpiliśmy właśnie po raz trzeci, próbujemy się włączyć w ratowanie tego lotniska. Do tej pory może robiliśmy to cicho, teraz chcemy to zrobić przy pomocy państwa, bo sami nie damy rady, naprawdę. Nie damy rady tego ogromu zła pokonać. Tak to wygląda sytuacja. No i trzeci raz boimy się, że tak będzie wyglądała sytuacja, jak było po raz poprzez dwukrotnie to się odbiło. To po prostu zniknie. To po prostu zniknie. Być może kiedyś zostanie sprzedane.